Siemanko, słuchajcie, chciałbym poruszyć z Wami jedną kwestię, która w mojej pracy trenerskiej tak naprawdę od lat gdzieś tam krąży i chyba właśnie to jest największy problem ludzi, którzy chcą fajnie wyglądać. Bo kiedy jesteśmy w domu, wszystko jest super fajnie, możemy trenować, trzymać dietę. Ale kiedy nadchodzi czas urlopu, wtedy pojawiają się problemy i ludzie nie do końca wiedzą, jak jeść na urlopie, żeby nie zaprzepaścić swoich efektów. Co zrobić, żeby nasz wakacyjny albo zimowe ferie, taki wyjazd nie okazał się nagle katastrofą, po której wracamy 5-6 kg ciężsi i się okazuje, że całe efekty treningowe, jakie zdobyliśmy, ta ciężka dieta, na której musieliśmy być, tak naprawdę okazują się, że były zmarnowanym czasem, ponieważ nie udało się utrzymać nam odpowiednich efektów. Przedstawię Wam najłatwiejszy sposób, który moim zdaniem jest skuteczny i optymalny, jeżeli chodzi właśnie o zachowanie dobrej sylwetki również na wyjeździe i nie psucia przede wszystkim efektów. I ten sposób wcale nie polega na tym, że macie unikać wszystkich przyjemności na wyjeździe. Jeżeli ktoś ma ochotę na wyjeździe zjeść pizzę, można zjeść tą pizzę, nie ma problemu. Nie chodzi o to, żeby tej pizzy nie jeść, tylko chodzi o coś innego. Chodzi tak naprawdę o to, ile spożywamy energii. I to jest w tym przypadku kluczowe i najważniejsze. Każda dieta, którą stosujemy, ma jakąś wartość kaloryczną, czyli wartość energetyczną. Ta energia, którą sobie dostarczamy z pożywienia, daje nam energię do funkcjonowania. To jest akurat oczywiste. Żebyśmy mogli spalać tkankę tłuszczową, to nasza dieta, nasz sposób żywienia powinien być na ujemnym bilansie energetycznym. Jeżeli jesteśmy na dodatnim bilansie energetycznym, to po prostu tkanka tłuszczowa się odkłada i właśnie tak często bywa na wakacjach, że po prostu na wakacjach nie chodzi do końca o to, że spożywamy kalorie gorszej jakości, to też jest prawda oczywiście, ale chodzi o to, że spożywamy tych kalorii za dużo. Czyli co powinniśmy zrobić na wyjeździe? Przede wszystkim powinniśmy spróbować liczyć, ile jemy kalorii w trakcie doby. I w moim odczuciu na wakacjach to jest najważniejsze. Oczywiście pamiętajcie, jakość tych kalorii ma kolosalne znaczenie. Zawartość witamin, minerałów, antyoksydantów, unikanie produktów typu tłuszcze trans, które są szkodliwe dla naszego organizmu. To wszystko jest bardzo istotne i ważne i naprawdę polecam w swojej diecie pilnować tego. Ale kiedy jesteśmy już na wakacjach ten tydzień, dwa, dajmy sobie z tym spokój, bądźmy ludźmi, bawmy się, tylko po prostu pilnujmy się, żeby nie zaprzepaścić efektów. I teraz pokażę Wam prosty sposób, jak to zrobić. W moim odczuciu najłatwiej, zresztą tak robię ja, korzystam po prostu z aplikacji, która podlicza kalorie. Na dzień dzisiejszy mamy multum aplikacji, które możemy sobie ściągnąć na telefon i żeby było fajniej, te aplikacje mają już wbudowane normalne dania posiłki. Okej, oczywiście ciężko stwierdzić, czy w jednej knajpie pizza, jeden kawałek miała 100 gram, a może miała 200 gram. Nie jesteśmy w stanie z tego stwierdzić, no ale z drugiej strony jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować, ile jemy. Jeżeli zakładamy, że trzymamy dietę 2,5 tysiąca kilokalorii, na przykład w przypadku kobiety, a w przypadku mężczyzny może 3,5 tysiąca kilokalorii i to jest taki bilans kaloryczny, na którym utrzymujecie swoją fajną sylwetkę, trzymacie wagę. Czyli w tym momencie najważniejsze jest to, że jeżeli Wasza dieta wygląda w tak prosty sposób, żeby te kalorie zachować. Ale po prostu jakby jakość tych produktów może być znacznie gorsza. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, zjemy pizzę, lody, oczywiście nie tylko, zjedzmy też jakiś normalny posiłek, jeden, drugi normalny posiłek, ale mówię, no trochę przyjemności nam nie zaszkodzi, na przykład zjeść dobre śniadanie w hotelu, dobry obiad, a wieczorem pójść na pizzę, zjeść do tego lody, ale zachować się w tym bilansie energetycznym, czyli na przykład te 3,5 tysiąca kilokalorii, to w tym momencie ta tkanka tłuszczowa nie będzie nam się odkładać z tego powodu, że tutaj układ jest prosty. Dam Wam przykład akwarium. Jeżeli akwarium ma pojemność 100 litrów, a my wlewamy 80 litrów, nawet brudnej wody 80 litrów, ta woda się nie wyleje. A jeżeli wlejemy czystej wody 120 litrów, ona się wyleje i tak samo jest tłuszczem. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, o co chodzi, że wakacje będą przyjemniejsze, że nie będziecie unikać ciastek, które kochacie, bo ja też je kocham, nie będę ukrywał, ale po prostu postaracie się mniej więcej obliczyć, mniej więcej oszacować i dzięki temu Wasz wyjazd będzie przyjemniejszy, a jak macie ochotę się napić jakiegoś drinka, pamiętajcie, on też ma kalorie i często ukryte, więc po prostu weźcie to pod uwagę.